Bo on nie da sobie nic powiedzieć, ale oczywiście. Ale że widziałem, że jednak Pysio ma dobre podpowiedzi. Trochę mnie to wkurzałem się na siebie, wiesz. I co teraz? Teraz ja muszę włożyć to tutaj. I okazało się, że rozłożyliśmy namiot na złą stronę. A to ma znaczenie? Tak, bo nie ma czasu przyczepić podłogi. Okazało się, że obok deszczu, przymrozków i zbliżających się ciemności, największym zagrożeniem dla Majdanów byli... Sznurki, które... Oni są. A mocno? Krew mi leciał. Nie leci ci krew. No troszeczkę. Największym sukcesem przy rozkładaniu namiotu jest to, że spaliśmy tam razem, a nie pokłóciliśmy się. Nie, że się nie rozwiedliśmy po tym. I że się nie, mówię, że się nie pokłóciliśmy. A jeszcze... To jest cud. Ja myślę, że nawet pokłóceni by się nie zdecydowali się na sobie. Ona zawsze mnie tak irytuje, wtedy, kiedy nie mogę sobie z czymś poradzić. Ale moim zdaniem to źle robisz. Serio? Nie, a nie jest... mówiłam! A to nie jest tak, że każdy ma takie momenty, z których sobie z czymś, z czymś nie radzi. Zobaczysz zresztą, jak wyjdziemy, Boże. Naprawdę. Tak wygląda prawda. Ale jak się może czujecie, jak teraz to oglądacie? Ja sobie przypominam, jak było, jak zasypialiśmy i bałem się, że nam spadnie. Komfortowo teraz się będzie czujesz. Zobacz, Czesia się budzi. Dzień dobry.